W niedzielę 19 września 2010 roku wrogowie odbyły się dożynki gminno-powiatowe. O godzinie 11.30 rozpoczęła się uroczysta msza święta w kościele parafialnym w Rogowie. Później nastąpił przemarsz korowodu dożynkowego na miejsce uroczystości. Tam miało miejsce powitanie gości, ceremonia wręczenia i dzielenia chlebem oraz przemówienia okolicznościowe. Dookoła było wiele atrakcji, od tradycyjnych stoisk z regionalnymi produktami, przez zjeżdżalnie dla dzieci, strzelnice dla dorosłych, aż po przeróżne konkurencje, jak na przykład przejście po wężu strażackim ze szklanką wody na czas. I po linii wężowej maszerujemy. Jeszcze czas. O, do żony zaniósł kubek, proszę pana. Co za gentleman. Gdzie pani go znalazła? Stop. Sam się znalazł, wraca po wodę. Ojej. O, po wodę. Proszę. Stop. Pięknie. Chyba jednak pan z lewej, to znaczy państwa prawej, a mojej lewej, ma dłuższą skórkę. Tego dnia ogłoszono rozstrzygnięcie powiatowego konkursu Orki, który odbył się w przeddzień dożynek, jak również wyróżniono rolników z powiatu brzezińskiego. To jest takie wydarzenie, które kiedyś historycznie bardzo było mocno zakorzenione. To jest wydarzenie, które pokazuje, jak tradycyjnie dokonuje się orki. To jest wydarzenie proponujące integrację środowiska rolniczego. Łukasz Kobus, proszę bardzo. Młody człowiek, który mówi, że już uczestniczy, że raz w roku trzeba w te szlanki stanąć. Następny Szymański Jerzy, którego niestety tutaj z nami nie ma. I trzecie miejsce Andrzej Lewiński. Drugie miejsce Krzysztof Góralczyk. I pierwsze miejsce Piotr Skowroński. Brawa. Ale to się tak kiepsko, proszę państwa. Tak. Głośny aplauz. Natomiast w dworze pługiem zagonowym pierwsze miejsce Marcin Strzelecki i drugie miejsce Mariusz Skwarko. Brawa. Pan Kazimierz Barańczyk. Pierwsze miejsce z gminy Jeżowa Sławomir Mazgajewski. Gmina Jeżów, drugie miejsce Ryszard Bodzyński. Trzecie miejsce gmina Jeżów, Kazimierz Barańczyk. Później na gości czekały występy artystyczne i gwiazda dożynek, zespół Belfast, The Sound of Bonnie M. Całość zakończyła zabawa taneczna przy muzyce w wykonaniu zespołu OK. Imprezę poprowadziła Katarzyna Spychalska. Organizatorem dożynek była gmina Rogów i starostwo powiatowe w Brzezinach.